wtedy widać było pieniądze, nie? Także, które... No te pieniądze, wiesz, pojawiły się i za chwilę zniknęły. Tak, no bo poszły gdzie indziej, tak? Pewnie kupiliśmy następne dzień. Ale już było takie poczucie, że wiesz, już kontrolujesz ten proces, wiesz o co chodzi w tym wszystkim. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Darek. Cześć. Piąteczka. Darek jest deweloperem, którego poznałem przy okazji wydania mojej książki na temat deweloperki. Darek kupił 10 moich książek za jednym razem, bo była taka promocja, że wtedy ja fundowałem lunch i można było ze mną pójść na kolację. I tak się właśnie poznaliśmy z Darkiem. Okazuje się, że Darek działa na moim lokalnym rynku, tutaj w Lublinie czy w okolicach, i Darek jest deweloperem. Tak? I zaprosiłem Darka dzisiaj, ponieważ Darek jest osobą, która przeszła bardzo fajny etap w swoim życiu, bo z pracy na etacie w banku przeszedł w deweloperkę. Także dzisiaj chciałem o tym porozmawiać i Darek, może powiedz coś o sobie, jakby jak to było, kiedy, gdzie pracowałeś, co robiłeś i jakby jak to się stało, że wymyśliłeś sobie deweloperkę. Cześć, witam wszystkich. Przy pierwszym projekcie równocześnie pracowałem jeszcze w banku. To się toczyło równolegle. Czyli wymyśliłeś sobie po prostu, że będziesz pracował i przy okazji sobie budował, tak? Tak, dokładnie. No. Czyli poszłeś taką bezpieczną drogą, nie łamaj ticket po prostu. Bardzo bezpieczną, bo tutaj trzeba uważać, mieć zawsze jakieś zabezpieczenie. A byliśmy w stanie na początku ten pierwszy projekt w ten sposób zrealizować. Robiliśmy to we dwóch. Obaj pracowaliśmy w banku. Bo robiłeś to ze wspólnikiem, z kolegą, tak? W którym pracowałeś, poznałeś się w pracy w banku. Tak, obaj pracowaliśmy w banku i postanowiliśmy spróbować w tej branży. I tak to się zaczęło. A dlaczego akurat deweloperka? No, mieliśmy parę rzeczy pod to już podszykowanych. No, była działka tak naprawdę. Ja miałem działkę. Dawno temu kupioną działkę. Po ślubie kupiłem z żoną działkę i ona tak sobie leżała, nic tam się nie działo, rosły na niej chwasty. Mało perspektywiczna, mało atrakcyjna, wokół mało zabudowy, no ale położona na terenie, gdzie można było budować. I byłem też dodatkowo ja po budowie swojego domu. Czy już tam liznąłeś trochę temat? Tak. W 2011 roku zbudowałem swój dom i miałem tak dosyć skrupulatnie zrobiony kosztorys. To jest rzecz, która mocno wpłynęła na tą decyzję o budowaniu. Bo bardzo dobrze nam to wychodziło w liczbach, na kartce. Ta budowa na tamtej działce to był taki książkowy przykład. Ale wychodziła na papierze, czy wychodziła w rzeczywistości przelanej na papier później? Wychodziła na papierze na początku, no bo wzięliśmy sobie cyfry. Wow. Mieliśmy kosztorys, mieliśmy działkę, wyceniliśmy działkę, spółka kupiła tą działkę ode mnie, od mojej żony. No i to bardzo dobrze wyglądało w liczbach. No i stąd decyzja była dosyć taka już uproszczona. I o ile te liczby się później rozjechały? Niedużo, naprawdę niedużo. No, w całym projekcie to było 40 tysięcy złotych. Tak. Przy jakim zysku tak naprawdę? 40% narzutu. Super. A to tak średnio, a przy pierwszej było lepiej. Pierwsza inwestycja wyszła tak naprawdę wam najlepiej, jeżeli chodzi o narzut, ale myślisz, że wynikało z tego, że był trochę inny rynek budowlany? Czy po prostu mieliście bardzo tanią działkę kupioną i tak to sobie policzyliście? Działka wyszła nas tanio. To był projekt na 4 nieruchomości, bo to był 2 domy. To było miejsce, gdzie nie ma zbudowy wielorodzinnej. Zaprojektowaliśmy 2 domy jednorodzinne, każdy dwulokalowy. W efekcie mieliśmy do sprzedania 4 nieruchomości. Dużo kosztów wspólnych, które odpadają. Prosty projekt. Tani w realizacji. Ale przekonało cię do wejścia w ten biznes deweloperski to, że widziałeś jako osoba, która pracuje w banku, która widzi za ile są sprzedawane mieszkania, domy. Tak, to też miało duży wpływ. To też miało duży wpływ, bo mieliśmy przez te lata pracy w banku styczność właśnie z ludźmi, którzy przychodzą do banku i
chcą coś kupić i się okazuje, że nie mają zdolności, bo mają zdolność tylko na tyle. Nie stać ich kupić dom pod Lublinem, w Lublinie. No więc kupowali tylko mieszkania, tak? No, mieszkanie 40 czy 50 metrowe dla rodziny, która ma dwójkę dzieci. Wiedzieliśmy, że nie ma takiego produktu, no bo my nie budujemy w Lublinie, to też musimy sobie tutaj jasno powiedzieć. Tylko tam 20 km, tak? Budujemy tak, 15 km od granic Lublina. To jest taka odległość, gdzie grunt już jest tańszy. Budowa kosztuje tyle samo, co w Lublinie, no bo to naturalne. No ale w efekcie dla klienta cena wychodzi no, atrakcyjna. Stąd też nie baliśmy się bardzo o to, czy to się sprzeda, czy się nie sprzeda. Mhm. No właśnie, bo ja mam takie trochę zdanie na ten temat, że lepiej zapłacić za działkę 2-3 razy więcej, bo często jest tak, że ten wzrost cen związany z lokalizacją jest dużo bardziej wprost proporcjonalny do lokalizacji. Czyli na przykład, jeśli budowa kosztuje, załóżmy, czegoś 300 tysięcy, tak, a sprzedajesz to za 500, tak, i 100 kosztuje działka, no to masz zysk 100 tysięcy, prawda? Ale może być tak, że zapłacisz za działkę 250 tysięcy, a sprzedasz to za 800 na przykład, tak? Jakby to było w Warszawie, tak? A budowa będzie kosztowała tyle samo. I tak naprawdę na takiej samej budowie jesteś w stanie zarobić więcej, bo tam ceny rynkowe są inne i jakby wzrost cen rynkowych w stosunku do cen działki jest większy wzrost cen takich gotowych produktów, który idzie za jakby lokalizacją. Zgadza się, masz rację, ale też kolejnym czynnikiem, który tutaj warunkował lokalizację, było to, że my chcieliśmy budować projekty domów, które kwalifikowałyby się do programu MDM. Okay. To był czas, to był 2013-2014 rok, kiedy myśmy tę decyzję podejmowali. Mhm. To był czas, kiedy był program MDM. Mhm. Nie wszyscy o tym wiedzą. Tak. Dużo ludzi to bagatelizowało, ale to było i to działało. I to pomogło wam jakby wrzucić na rynek i żeby się wchłonęło to, co wybudowaliście, tak, prawda? Tak. A w Lublinie to by było nierealne, żeby te ceny uzyskać, tak? To było nierealne, bo w Lublinie takich inwestycji nie było, bo po prostu z racji ceny były te inwestycje wykluczane. No, tam był limit metrażu, no to nie prosto to osiągnąć, ale chodziło o cenę. No, cena była wyższa niż ten limit, i tych produktów tutaj nie było, a my tam byliśmy w stanie zrobić to tak, żeby można było kupić dom z dopłatą MDM. A powiedz mi, jakie miałeś obawy, zanim wszedłeś w ten biznes, jakby co się działo w twojej głowie, kiedy myślałeś sobie, no, czy tam zarobisz, czy nie zarobisz, jakby, no, jakie miałeś takie dylematy wewnętrzne? No, było dużo dylematów, ale jak już decyzja była podjęta, to już nie było przebacz. No nie było przebacz, ale tak, no trzeba być przygotowanym na porażkę zawsze i wszędzie, ale no nie trzeba, ona nie może cię paraliżować. No, jeżeli podejmujesz decyzję, że coś robisz, no to musisz sobie z tym poradzić. No, dylematy były tego typu, no czy to się sprzeda. No ale przekonani byliśmy, że to się sprzeda. No nie było przy założonej cenie, po jakiej myśmy chcieli te nasze segmenty sprzedać, no nie dało się znaleźć w internecie chociażby zbliżonych nieruchomości mieszkalnych o takim metrażu, nawet w takim oddaleniu od miasta, jak nasza Niedźwiedzka. Przyjęliście założenie, że to jest najtańsze, tak? I tam ludzie też się nowe działki były zabudowywane, czyli jakby tam była... Tak. Widać było, że coś tam się kwitnie, to nie jest jakby totalne pole i nic nie widać, zero ludzi. Oczywiście. No to uznaliście, że skoro będzie najtańsze na rynku i jest jakaś potrzeba, żeby tam ludzie się budują, no to ktoś to kupi w końcu. Od was jak to kosztowało poniżej 500 tysięcy? Ile kosztowały te pierwsze domy wasze? 320 tysięcy. No ale w takim stanie nie deweloperskim, tylko takim quasi-deweloperskim, tak? Czy... Deweloperskim. Tak? W prawdziwym deweloperskim stanie. No to teraz jest nierealne, żeby za tyle gdzieś tam wybudować, sprzedać i zarobić, tak? Przy tych nie widziałem tych domów, zaraz je zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Pokażesz je, prawda? Jasne. Sam jestem ciekawy twojego projektu. Licząc działkę, no to ja w Lublinie nie wiem, co musiałoby się stać. Z czego ten budynek musiałby być, żeby w takich pieniądzach... Ten budynek jest... Naprawdę, z nim jest wszystko w porządku. To on jest zbudowany dużo lepiej niż mój własny dom, w którym mieszkam do dziś. Bo miałeś teraz inne doświadczenie, tak? Masz, także... Nie, tam nie ma żadnej lipy. To po prostu tak wyszło. No, to były cyfry. My też mieliśmy tego świadomość. Dużo ludzi nam mówiło, chłopaki, no co wy robicie, nie? Weźcie trochę to, podnieście tę cenę. Ale no...
Tak, bardzo chcieliśmy, żeby to się szybko spięło, tak, żeby nie było problemu, żebyśmy mogli mieli już spokojną głowę, że jest sprzedane, że możemy myśleć o następnej inwestycji, że możemy myśleć o odejściu z banku. Tak, bo waszym celem było to, żeby rzucić pracę i żeby jakby uwolnić się i być niezależnym finansowo, mieć swoją firmę i tak działać. Tak? No dokładnie, no ale robiliśmy to ostrożnie. Do samego końca tego pierwszego projektu chcieliśmy pracować, dopiero jak już było... prawie koniec było widać, że klienci są, umowy podpisane, no to wtedyśmy odeszli z banku. Mhm. Już wtedy widać było pieniądze, nie? Także, które... No te pieniądze, wiesz, pojawiły się i za chwilę zniknęły. Tak, no, bo poszły gdzie indziej, tak? Pewnie kupiliśmy następne działki. Ale już było takie poczucie, że wiesz, już kontrolujesz ten proces, wiesz o co chodzi w tym wszystkim? Tak, no dokładnie. No, okay. To jak w każdym biznesie, drugim razem będzie łatwiej i każdym kolejnym coraz łatwiej. Mhm. No tak jak każdy na początku, myśląc o biznesie jakimkolwiek, a takim pewnie tym bardziej, no ma dylemat, skąd tu wziąć pieniądze, tak? No bo to musisz jakoś spiąć, jak nie masz finansowania, no to jakoś to musisz, przynajmniej musisz zacząć, musisz mieć działkę, projekt, pozwolenie, coś musisz zacząć, żeby czy to potem uderzyć po kredyt, czy żeby się pojawili klienci i zaczęli to finansować. No i jednym z rozwiązań jest... połączyć te siły, tak? I ryzyko też jest mniejsze. Ja pamiętam, jak zakładałem pierwszą firmę, to bałem się strasznie robić tego sam. Też byłem w takim etapie, że no nie wiedziałem, co jest za rogiem i czy będzie mnie na to stać, żeby prowadzić, czy będą zyski. I chciałem to zrobić ze wspólnikiem. Dokładnie. I dogadałem wspólnika i przed dniem podpisania umowy spółki się wycofał. Tak? Z tej perspektywy na szczęście się wycofał, bo to nie zmieniło moich planów, powiedziałem, że zaszedłem tak daleko, że już muszę tylko przejść dalej w to sam. I okazało się, że on wcale nie był mi tam potrzebny w tym biznesie i być może okazało się, że lepiej się stało, że zrobiłem to sam. Ale to był twój pierwszy projekt, nie? To był mój pierwszy w ogóle biznes, to biuro nieruchomości, które otwierałem tak jakby z bycia bezrobotnym, stałem się właścicielem biura nieruchomości i wiadomo, że łatwiej by było bezpieczniej robić to samo, bo zawsze pracujecie we dwóch wtedy na te przychody, które utrzymują koszty. Dlatego to wszystko takie jest bezpieczne bardziej. Mhm. Ale się okazało później, dobrze się stało, że zostałem sam z tym projektem i sam go zrealizowałem, no i myślę, że z powodzeniem. Już to firmę sprzedałem, już jej nie mam, ale jakby nie wiem, co by się stało, gdybym to zrobił ze wspólnikiem wtedy, tak? No czyli tak. Jedyne, co bym radził tutaj osobom, które nas oglądają ze spółkami, to jeśli chcecie się z kimś wiązać, jak umowami spółki czy jakkolwiek, to sprawdźcie się na razie na małych kwotach, na małych dealach, na mikrodealach, zanim wejdziecie od razu w duże projekty. Bo mi się tak zdarzyło raz, że miałem takiego partnera, wspólnika, którym właśnie się sprawdziłem, zrobiłem jeden mały projekcik i się okazało, że totalnie mentalnościowo nie pasujemy do siebie i po prostu w ogóle rozstaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że dalej nasza głowa idzie w innym kierunku, tak? No tak, ale to trzeba z góry założyć, to nie jest umowa na całe życie, tak. To trzeba mieć świadomość, że to jest na pewien czas, żadna spółka nie przetrwa wieki, tak? Trzeba pewne rzeczy zrobić razem, a potem się samodzielnić i rozstać. To jest naturalne, a ja polecam każdemu, kto obawia się z powodów takich decyzyjnych czy braku gotówki, polecam spółkę z kimś, bo znacznie łatwiej się podejmuje decyzję. Jest coś do załatwienia, jest rozmowa. Ja jestem za tym, ja też. No i decyzja jest podjęta. Jeżeli ty jesteś za czymś, a wspólnik przeciwko, no to rozmawiacie dalej, szukacie innego rozwiązania. A samemu nieraz człowiek by się zastanawiał, zrobić czy nie zrobić. A czasem nie ma po prostu z kim pogadać, z kim przegadać sprawę, bo czasem po prostu nawet jak rozmawiasz, to sam zastanawiasz się w tym czasie, jaka jest odpowiedź. I jak nie masz z kim pogadać, to naprawdę ciężko, to musiałbyś mieć coacha, który wyciągnie z ciebie tę odpowiedź, bo być może odpowiedź jakby znasz, jest, tak? Tak, jest na wierzchu i całkiem blisko, a jak rozmawiasz we dwóch, ty przedstawisz swój punkt widzenia, druga osoba swój i one są takie same, no to masz potwierdzenie, że no chyba okej, tak? I nie ma co więcej nad tym się zastanawiać, tylko działać. Także na początku jak najbardziej. Żaden z nas nie zrealizowałby tego samodzielnie, a wspólnie zaczęliśmy. W sensie brakowało wam odwagi. A powiedz mi, bo jak się spotkaliśmy, to mówiłeś mi o tym, że u was była taka podział ról, że jedną inwestycję swój wspólnik zajmował się papierami, a drugą ty budował, a później odwrotnie. Jak to było dokładnie? Nie. Podzieliliśmy budowę na etapy. Mhm. Pierwszy etap, chyba 7 etapów. Fundamenty, konstrukcja, dach, instalacje, przyłącza. No i tak do końca, tak wykończenie, obejście. No i podzieliliśmy się. Ja pierwszy, ty drugi, ja trzeci, ty czwarty. Tak na przemian. I w
ten sposób, żeby nie robić we dwóch tego samego w tym samym momencie. Mhm. No to budowa była na tym etapie, no to pilnował tego wspólnie. Potem przyszedł mój etap, no to ja się koordynowałem. Przy kolejnej budowie ty brałeś inne etapy, tak? W sensie była zamiana etapów. Nie, raczej się tak trzymali, no bo już było łatwiej. Mhm, bo już było łatwiej się potem. Każdy miał to przetarte. Darek, bo jesteśmy na twojej pierwszej inwestycji i jak to wyglądało, jeżeli chodzi o czas, tak? Ile sobie przy takich domkach zakładasz czasu od kupienia działki do momentu sfinalizowania całej transakcji, wzięcia pieniędzy, rozliczenia? Ja zakładam sobie zawsze 2 lata. Jest to taki czas, który jest zupełnie wystarczający. Nieraz da się to zrobić nieco szybciej, to zależy od tego, czy trzeba dzielić działkę, czy jest już gotowa. Ale 2 lata to jest taki termin, kiedy ja zakładam. Mówiłeś na przykład, że zrobiłeś część w 18 miesięcy, tak? Od samego zakupu działki. Od 18 do 24 miesięcy. Sam jakby proces budowy takiej konstrukcji jest dosyć prosty, tak? I idzie szybko. Trwa pół roku. Większość czasu jest potrzebna na papiery. Papiery, tak, na podział, bo przeważnie to działkę trzeba podzielić od nowa po swojemu. Ten papiery, pozwolenie. Budowa, po budowie odbiór to też chwilę zajmuje. Także sama budowa to zajmuje mniej niż połowę tego czasu. A były jakieś takie momenty kryzysowe, takie momenty, w którym przyszło, kurczę, po co nam to było, albo zła decyzja, albo stracimy trochę pieniędzy, albo no, jakiś taki moment. Był taki moment i to dosyć szybko. I to dosyć szybko, bo gdzieś tam pojawiło się widmo, że nie dostaniemy pozwolenia na budowę. A z jakiego powodu? Wiesz co, tam chodziło o możliwość budowania w granicy. Bo mieliśmy 2 działki. Ja tą działkę przed sprzedażą podzieliłem na pół. Mieliśmy 2 działki. No i budowa jednego budynku w granicy, drugiego w granicy. I tutaj urzędnicy nam jak zaczęli sygnalizować, może myśmy to trochę wyolbrzymili niepotrzebnie, ale no to jakby nas zachwiało mocno, bo gdzieś zobaczyliśmy widmo, że no co będzie, jak my tego pozwolenia nie dostaniemy. Bo tam mieliście zabudowę jednorodzinną, wolno stojącą, a nie bliźniaki, tak? Nie było w planie zagospodarowania przestrzennego, to jest dosyć stary plan, stara uchwała z 2003 roku. Nie było wprost napisane, że można budować w granicy. I tu zaczęli nam urzędnicy sygnalizować, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Tak. Bo wcześniej wszyscy się budowali wolno stojące domki, tak. A wy jesteście pierwszym kimś, kto w tej gminie po prostu chce odejść od normy i no, urbaniści też się pewnie tego nie przewidzieli, że będzie to jakiś chytry deweloper, który zrobi z domku czworaka, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak było. Ale no, okazało się, że no, chyba niepotrzebnieśmy tutaj. Czy udało się przekonać urzędnika, że skoro nie ma definicji, to tak na sprawę wszystko jest dozwolone, a zabudowa jednorodzinna to też szeregowce, wolno stojące i bliźniaki. Tak? Tak. No była dobra wola tak naprawdę urzędników. Znaleźli rozwiązanie, powiedzieli co. A nie kłody te pod nogi, tak? Tak. Okay, także to zwalczyliśmy. Super. A później nie było trudnych momentów. Szybko znaleźli się klienci. Okay. Było bardzo dużo telefonów. Codziennie, w pewnym momencie jak już budynek stał, jak już ludzie zobaczyli, że jednak coś ci faceci w tej nieżwicy wybudują, że chyba jednak dadzą radę. Jak już się pojawiły kolory na elewacji, to już codziennie ktoś przyjeżdżał. No i dosyć szybko pierwsza, druga umowa podpisana. Super. Wy robicie rezerwacyjną umowę i po prostu... Rezerwacyjną, bo to było na moment przed odbiorem. Okay. No 2 miesiące, trzy tam klienci poczekali, my już zrobiliśmy szybko odbiór, po odbiorze jeszcze... Czyli woleliście po prostu pójść taką drogą, że po co będziemy tutaj sobie rozbijać głowę o te rachunki powierzchni, o to wszystko, jak naprawdę mamy jakieś tam finansowanie swoje, wybudujemy budynek, będzie gotowy do odbioru, to klient nam zapłaci, jakby miał na rynku wtórnym, tak? Tak. Takie było założenie, tak naprawdę od początku. Nie liczyliśmy na to, że pojawi się finansowanie. Powiedz może, Darek, w jakiej skali ty działasz, dobra? Tak żeby moi widzowie wiedzieli, co robisz. No, ja działam na sporo mniejszą skalę niż ty.
do tej pory, mimo że jestem już przy trzecim, czwartym projekcie, dużo rzeczy robię sam. I te biurowe, i te na budowie, i szukanie ekip, podpisywanie umów. Chciałbym to trochę zmienić na przyszłym sezonie, żeby mieć kogoś, kto by tutaj mnie odciążył, ale no do tej pory tak to wygląda, że sporo rzeczy robię sam. A jak powiedz było u Ciebie przy pierwszych projektach deweloperskich? Czy to od razu była taka rozbudowana jakaś struktura, zorganizowana akcja? Tak, czy wyglądało to podobnie jak u mnie? Wiesz co, u mnie wyglądało to w ten sposób, że ja już wtedy byłem na etapie biznesowym i już jakby znałem taką zasadę, że nie robię niczego, co jest więcej warte niż mój czas. I wiedziałem, że no, żeby ten biznes rozwijać, muszę go delegować. Więc jakby zacząłem już od tego, że pierwszy projekt zrobiłem razem z moim takim pracownikiem, który wcześniej u mnie koordynował remonty flipowe. Czyli jakby miałem do niego duże zaufanie i też jakby wiedziałem, że zna się na remontach i na tym wszystkim. Wiadomo, deweloperki się dopiero uczył. I ja jakby zrobiłem przy pomocy właśnie tego pracownika, gdzie konsultował większość rzeczy ze mną. Tak. I ja od razu wiedziałem, że mnie jakby budowa nie kręciła sama w sobie, żeby być na tej budowie, opuścić sobie tam nogi i generalnie rozwiązać tam te problemy. Tak? To mnie interesowało. Bardziej mnie interesowały kwestie biznesowe, a nie kwestie techniczne. Tak? Dlatego ja się mocno w budowę nie angażuję. Angażuję się po prostu na tyle, ile muszę. Czyli można powiedzieć, że inaczej niż ja do deweloperskiego biznesu szedłem z biznesu. Tak, dlatego ja wiedziałem, że ja nie chciałem wejść w budowlankę z biznesu, więc ja chciałem zrobić z tego biznes. A u Ciebie tak, to jest takie pewne optimum, tak ja widzę, że w pewnym sensie masz jakąś tam skalę, której nie musisz bardzo zwiększać, ale z kolei jest nie jest jakaś mała, żeby się nie opłacało z tym chodzić, tak? Tak. Troszkę to jeszcze muszę to dopracować, żeby rocznie tam sprzedać 4 domy, powiedzmy, ale nie chciałbym tego rozwijać do dużo większej skali. Nie potrzebuję, ale przy takiej już no, potrzebny będzie ktoś, kto tutaj trochę pomoże. Także tak to wygląda. Czasem jest tak, że może i nie jest potrzebny, że sobie sam dajesz radę, ale z drugiej strony... Za dużo jest obowiązków. Tak, jeśli dla Ciebie wartościowe jest robienie czegoś innego, tak, i spokojnie spinać się, żeby z części zysków opłacić pracownika, no to czasem nie warto jest tego robić samemu. Tak? Dokładnie. Darek, to dziękuję Ci w takim razie za to spotkanie, za to, że jakby podzieliłeś się z tym, jak Ty zaczynałeś, bo myślę, że wiele osób to interesuje, bo też myślę o tym, żeby wejść w ten biznes. Także dzięki wielkie i trzymaj się. Dzięki również.